Chrystus powiedział kiedyś takie słowa do swoich uczniów, ciesząc się z takiej, ktoś by powiedział, dziwnej rzeczy. On powiedział, że cieszy się, że wytrwali przy nim do końca. Ktoś by powiedział, że no jak tu nie wytrwać przy tym Jezusie Chrystusie. Toż chwała Bogu za to, że ci, którzy trwają przy Jego Słowie, chcą wytrwać przy tym Słowie do końca. Chwała Bogu za to, że zarówno tam, jak i dzisiaj Pan nas zachęca do tego, żebyśmy trwali przy Nim. I dziękuję Bogu za to, że mogę na Was patrzeć, że możecie słyszeć, że trwacie. Dzięki Bogu za to, bo dużo jest faktycznie materiału. To nie jest materiał jednej tylko dziedziny, jednego tylko fragmenciku jakiejś dziedziny. To jest obszerny materiał. To jest naprawdę dużo i chwała Bogu za to. Daj Bóg, żeby rzeczywiście jak najwięcej z tego użyć, móc spraktykować to w życiu i faktycznie powiedzieć, później przyjść i powiedzieć, czy to działa. Dobrze jest, jeszcze tylko tak tytułem wstępu, dobrze jest przyjść do tego, który się z Wami dzieli słowem, i to mówię o sobie teraz, i powiedzieć, że to działa, albo powiedzieć, nie, to nie działa. To nie działa. I wtedy rzeczywiście powiedzieć, bo nieraz może być również w tą stronę. Mówię tu o sobie, jeszcze raz powtórzę, że nieraz może być rzeczywiście tak, że coś człowiek mówi i dobrze jest, kiedy słuchający zwraca na to uwagę i wtedy rzeczywiście też może powiedzieć, kochany bracie Leszku, słuchaj, tam jak w tamtej sprawie, tu zadziałało rzeczywiście, ale tam pokaż mi to jeszcze w słowie, pokaż mi to w swoim życiu, jak to spraktykowałeś. I bardzo dobrze. I później Leszek będzie wstawał, jeszcze bardziej się będzie zastanawiał nad tym, jak żyje, jak postępuje. I będzie sobie tak lekko wstawał. I chwała Bogu za to. Ja chciałem Wam jeszcze powiedzieć taką jedną rzecz, że wiedząc, że czas ucieka bardzo szybko, to nie chciałbym też zabierać dalszego, że możemy tylko wykonać Boże Słowo, kiedy coś się nad nami dokonało. Tylko wtedy, kiedy dokonało się nad nami namaszczenie Boga. Będąc namaszczeni przez Boga, możemy wykonać Jego Słowo, Jego rozkazy. Gdy patrzymy, i tu jest dużo tych fragmentów, już nie będę naprawdę czytał wszystkich, gdy patrzymy na Stary Testament, na to, jak namaszczeni byli Aaron, jego synowie, widzimy wyraźnie, Bóg pokazuje, że będzie namaszczenie każdego, kto będzie w moim przybytku pracował. Co tam Bóg też powiedział? Tam też było powiedziane, że jeśli będziecie pracowali dla mnie, w moim przybytku, to jeśli coś nawet się stanie w waszej rodzinie na zewnątrz i później widzimy tych dwóch synów, którzy przynoszą zły ogień, giną, spada na nich ogień od Boga, strawia ich, a tam Aaron wraz z synami są przy przybytku, służą w tym miejscu świętym. I Bóg mówi, nawet żałoby nie podnoście. Nie rozdzierajcie swoich szat. Nie czyńcie tego. Wy jesteście namaszczeni przeze mnie do świętej sprawy. Ja was namaściłem do tego, żebyście wypełniali moje przyrzeczenia. Żebyście byli świętymi. Tamci wzięli coś, czego nie wolno im było wziąć. Uczynili coś, co sprawiło, że ja gniewem strawiłem ich. Bo sobie myśleli, że każdy do tej sprawy tak łatwo podejść może. A ja im pokazałem, że nie, że potrzebne jest moje namaszczenie. Dlaczego? Ktoś by powiedział, Boże, jesteś tak straszny. A Bóg mówił cały czas do Izraela, mówił, musisz być namaszczony, żeby wykonywać moją wolę. I zobaczcie, co się dokonywało. Samych tych, widzimy, królów, to wszystko. I tak jeszcze powracając do tego kapłaństwa, możemy zobaczyć, że dlaczego to Bóg uczynił? Dlatego, żeby w święty sposób, z pełną czcią przychodzili do Boga. Mieli świadomość tego, że to nie jest ten taki Bóg, jak ten człowiek obok stojący. Że to jest potężny Bóg. Że On wyznacza wyraźnie swoje posługi. Ale wiecie co, to jest właśnie, później dojdziemy do tego w Nowym Testamencie. To jest właśnie też potężne, że tak jak byli namaszczeni wtedy królowie. Saul, czytamy, Dawid. Inni, oni byli namaszczeni przez Boga do tego, żeby wieść odpowiedzialną bardzo funkcję przed Bogiem. Jak odpowiedzialną funkcją jest bycie świętym dzieckiem Bożym. Wiele tutaj było powiedziane. Naprawdę dużo było powiedziane.
wiele materiału nam przedstawione, jak dobrze jest przyjść do Pana i rzeczywiście powiedzieć: Panie, Ty namaszczasz do tego, żeby móc wykonywać posługę tutaj na tej ziemi. Móc wykonywać to, do czego przeznaczyłeś. Namaszczenie było przeznaczeniem. Namaszczenie było wybraniem. Namaszczenie było wyjęciem. To byli ludzie namaszczeni przy uświęceniu. To byli ludzie, którzy nie mieli już zważać nawet na własne rodziny ponad Boga. To byli bracia. Gdybyśmy spojrzeli właśnie jeszcze na ten przypadek tamtego ognia i Bożej kary spadającej, to byli bracia. To było tak blisko nich. A co się działo? Bóg ich wybrał do tego, żeby byli Jego. Mieli dla Niego tam być. I było powiedziane tam też, gdybyśmy zobaczyli, było powiedziane: nie będziecie opuszczali tego miejsca. W tym też czasie, kiedy ja was namaszczam, nie będziecie opuszczali tego miejsca. Tam są podane liczby dni, ale my zobaczmy to, że właśnie Bóg mówi wyraźnie o tym, pokazując nam już wtedy na Jezusa Chrystusa. Dalej na pewno widzimy, przechodząc przez te kapłańskie powinności tych, którzy mieli Bogu służyć, widzimy, że oni mieli mieć świadomość, ogromną świadomość tego właśnie, jak stawać przed Bogiem. Oni mieli mieć świadomość tego, że co tylko Bóg im pozwolił, co mają, to mają czynić. I ta też świadomość jeszcze większa, bo mamy nowe przymierze doskonałego Jezusa Chrystusa, powinna być w nas. Czyńmy to, co Bóg nam daje. Bóg nas zachęca, nakazuje, abyśmy czynili to, co Bóg nam daje. Nie, gdzieś nie wyprzedzali Go, nie starali się nie wiadomo co uczynić dla Niego, a z drugiej strony nie byli z tyłami. Bo Bóg prowadzi w swoim czasie, w swój sposób i chwała Bogu za to. I też mogliśmy tego tutaj doznawać. Później ten Dawid, namaszczony przez Boga, król Izraela, widzimy, jak podchodzi do śmierci Saula. Chociaż go prześladował, był strasznie prześladowany przez niego. Jednak kiedy traci, można powiedzieć, się ten Saul, kiedy ginie w tej bitwie, widzimy, jak podchodzi. Widzi cały czas namaszczenie. Wie, że od Boga namaszczony człowiek to był namaszczony. Później w psalmie 23, zobaczcie, co on pisze. Już to otworzymy. Później przejdziemy do Nowego Testamentu i będziemy kończyć, ale chciałbym, żebyśmy na tym temacie się troszeczkę zatrzymali, mogli o tym pomyśleć, kiedy już nawet skończymy o tym mówić, żebyśmy pomyśleli, że zostaliśmy namaszczeni przez Boga, że to jest potężne Boże wybranie, że to nie jest coś takiego, jak by ktoś podszedł do nas i coś nam tylko wylał na głowę. W Jezusie Chrystusie, w Jego świętej krwi zostało to dla nas zdobyte. 23 psalm, 5 werset. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Namaszczasz oliwą głowę moją. Kielich mój przelewa się. Zobaczcie, Dawid mówi w tym zachwyceniu, rozradowaniu się swoim pasterzem, rozradowaniu się swoim zbawcą. Mówi: namaszczasz oliwą głowę moją. Możemy teraz sobie mówić o oliwie, możemy mówić o różnych rzeczach, ale my widzimy, co to znaczy w tym duchowym przesłaniu. My widzimy, patrząc na ten pierwszy rozdział Listu do Hebrajczyków, namaszczenie radością, namaszczenie weselem. Ilu z nas jest namaszczonych przez Boga? To namaszczenie ma w sobie pełnię. To namaszczenie to jest naprawdę bogatość. Ilu z nas wróci teraz do swoich domów? To namaszczenie ma w sobie świadomość, wiedzę. Ilu z nas wróci teraz do tego, gdzie żyjemy, jeszcze bardziej wdzięcznymi za to, że Bóg nas do takiej potężnej rzeczy przeznaczył, że nas namaścił do tego, żebyśmy i dalej obdarza tym, żebyśmy mogli jeszcze więcej, rozumiejąc, mogli jeszcze odważniej sobie poczynać. Paweł mówi: im więcej widzę tego Chrystusa, tym odważniej sobie poczynam. Im więcej Go poznaję, tym odważniej żyję. I on z każdą chwilą, można było popatrzeć na to, jak on sobie tak lekko poczyna. Przejdźmy pierwszy list Jana. Otwórzmy jeszcze tylko. Potężna rzecz. Być namaszczonym.
Możemy oczywiście to dzielić na dziedziny, na funkcje. Ale co tutaj mówi Jan? 20 werset. A wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Jan pisze. Jakie to jest namaszczenie właśnie? O jakim on tutaj mówi namaszczeniu? Namaszczeniu przez samego Jezusa Chrystusa. Namaszczeniu poznaniem świętości Jezusa Chrystusa. Namaszczeniem, wybraniem do świętego, czystego życia Chrystusowego na tej ziemi. Namaszczeniem do tego, żeby pełnić służbę w sposób taki, jakby chciał sam Ojciec. Namaszczeni do tego. To namaszczenie nie uciekało tak sobie, dlatego Dawid, Bóg przez Dawida wyraźnie pokazał, że to nie było coś takiego, że to się tak szybko traciło, ale to było tak bardzo ważne i w oczach Bożych to namaszczenie w Jezusie Chrystusie ma ogromne znaczenie. Dlatego jeśli ktoś jest namaszczony przez Boga na to, żeby służył w jakimś wymiarze, to jak my do tego podchodzimy? To jest jeszcze kolejna dziedzina, ale też na tym się zastanówcie. Zobaczcie, dlaczego diabeł tak uderza w te dziedziny. Kiedy ktoś jest namaszczony przez Boga i mówi do nas Słowo Boże, to zobaczcie, co bardzo często diabeł robi. Nastawia. Nastawia słuchaczy. Nastawia podejrzliwością. Nastawia gdzieś łapaniem na jakieś rzeczy, na jakimś słowie. Czym? Jeśli widzimy świadectwo człowieka, żyje gorliwie, chce żyć dla Chrystusa i widzimy, że żyje dla Chrystusa, na tyle już Pan daje, pokazuje gorliwość i widzimy to namaszczenie, bo namaszczenie przechodzi na życie i widzimy, że namaszczony człowiek to jest żyjący człowiek i widzimy tego człowieka, to do... na Bożą pomoc już powiem. Nie dajmy podchodzić się w naszych umysłach diabłu. Będzie podchodził. Wiemy dobrze wszyscy to, jak tutaj jesteśmy. I nie musimy nawet sobie tego opowiadać. Nieraz tego nie opowiadasz drugiej osobie. Nieraz tego nie mówisz. Ale jest w twoim umyśle coś takiego, że nieraz sobie myślisz już na jakiś temat tego, który mówi do ciebie. Że w sumie to... I gdzieś tam diabeł próbuje podjudzić. Diabeł próbuje podkopać. Diabeł próbuje coś zrobić. A z drugiej strony patrzysz i Bóg ci przychodzi z pomocą i mówi... Patrz na owoce życia. I chociażbyś rzeczywiście widział coś, to patrz na owoce życia. Bo Chrystus każdego z nas prowadzi do doskonałości. Każdego z nas w tym namaszczeniu prowadzi do doskonałości. Ale nie dajmy się temu oskarżycielowi, bo Paweł powiedział, zamysły jego są nam dobrze znane. Nie dajmy się, wiedząc o tym, że Bóg daje namaszczenie, to czcijmy je tak, szanujmy je tak, jak szanował je Dawid. Czy chce komuś sklebiać? Czy chce się komuś podobać? Bóg sam jeden wie, co mam w swoim sercu, kiedy to mówię. Ale kiedy rzeczywiście Bóg wybiera, to słuchajcie, na tym polega zasadzka diabła, którą dzisiaj tak wylewa na ten świat, żeby jak najwięcej podważyć, żeby nawet tych, na ile można, których wybrał sobie Bóg, podważyć, żeby nikt już nie wierzył niczemu. Żeby informacja była już tak niewiarygodna, żeby podważyć nawet informację od samego Boga. Żeby człowiek już po prostu stracił wiarę we wszystko. Nawet ci wierzący, którzy mają Biblię. Diabłu tylko o to chodzi. Ale ci, którzy są czujni i trzeźwi, oni będą wiedzieli, że przez Boga namaszczone, to przez Boga namaszczone. I Bóg sam staje za tym. I chociażby się wieki zmieniały, ustroje, chociażby państwa padały, następne jakieś rosły. Boże namaszczenie to Boże namaszczenie. To jest coś, co się dokonuje. Dobrze jest, kiedy widzimy to. Dobrze jest, kiedy to się dokonuje na nas. Ostatni jeszcze fragment z tego samego rozdziału. Przeczytajmy od 27 wersetu. Ale to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, pozostaje w was. I nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył, lecz jak namaszczenie Jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem. I jak was nauczyło, tak w Nim trwajcie. A teraz dzieci, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. Zobaczcie, to namaszczenie, które otrzymaliśmy, pozostaje w nas. I nie potrzebujemy, aby ktoś nas uczył.
My wiemy dobrze, o czym tu jest mowa. Lecz jak namaszczenie Jego poucza nas o wszystkim i jest prawdziwe, to jest to serce poddane Ojcu. To jest to namaszczenie, zrozumienie, w jakim miejscu mnie Bóg postawił. Każdego z nas w Chrystusie Jezusie namaścił krwią, można powiedzieć, pokazał. Dał dowód tego sam Syn Boży, że jesteśmy namaszczeni przez Boga. Jedni, można powiedzieć, wybiera sobie też tych jakieś posługi, którzy mają jakąś funkcję wykonywać w tym Kościele. I my wiemy o tym, że to jest jakby następna rzecz. Ale wszystkich nas namaścił do tego, żebyśmy byli jak Chrystus. Wszystkich nas namaścił do tego, żebyśmy byli kapłaństwem świętym, narodem wybranym, poświęconym, oddanym. I tu nie będzie się liczył. On nie dał nam certyfikatu na to, papieru, który sobie powiesimy na ścianie i powiemy, jak ktoś przyjdzie do nas do domu, tutaj widzisz na ścianie mój certyfikat, wtedy i wtedy zostałem namaszczony, więc nim jestem. No jak? Dlaczego pytasz? Ale ma prawo, każde dziecko Boże, jeśli zobaczy coś, faktycznie gdzieś się coś traci z tego, z tej świadomości świętości Chrystusa, z tej bliskości Chrystusa, z tego rzeczywistego, codziennego życia u kogoś, jakiegoś brata czy siostry, to może się spytać w duchu łagodności, wołać do Boga najpierw, później się spytać, co stało się, bracie, siostro, z Twoim namaszczeniem? Co stało się z tym namaszczeniem przez Jezusa Chrystusa do kapłaństwa świętego, niewinnego, nieskalanego? I dałby Bóg, żebyśmy się też tym napełniali, tym, tą zachętą do tego, że kiedy wrócimy, żebyśmy wrócili z taką radością, ale też świadomością, głęboką świadomością. Oni się uczyli zakonu przez jakiś czas. Zakon był, miał swoje granice. Chrystus jest doskonały. Namaszczenie Jego jest doskonałe. I uczy w doskonały sposób siebie. Więc nauka Jego jest tak obszerna. Ale dziękuję też Mu za to, że pozwala nam ruszyć do życia. I teraz będzie patrzył, jak ta świadomość, którą otrzymaliśmy tutaj, jak ta świadomość tego namaszczenia, że namaścił, namaszcza nas przez pouczenie, jak tu mówi Jan. Namaszcza nas, pokazuje nam jeszcze bardziej to namaszczenie poprzez to pouczenie, jak to będzie działało w nas. Działało. Kiedy spojrzysz na mnie i będę, najlepiej to będzie widać. Kiedy spojrzysz na mnie, kiedy będę w pracy, nie podbiegniesz od razu do mnie, ale zobaczysz, jak się zachowuję. Tam, kiedy nikt może mnie nie widzi. Tam, kiedy się zachowuję. Mówię, to może ktoś może powiedzieć jakiś podstęp. Nie podstępujmy, nie przeglądajmy się. Ja mówię tutaj tylko o sobie. Nieraz może tak warto zrobić w stosunku do mnie, że stań gdzieś dalej, nie podbiega od razu do mnie i zobacz, jak się zachowuje. Bo wtedy najbardziej widać chrześcijanina, człowieka namaszczonego. Człowieka, który widać, czy chce się trzymać Chrystusa. A wtedy bardziej jeszcze, kiedy spotkamy się razem, będzie widać w nas, jak namaszczeni razem widzimy to namaszczenie i wtedy słyszymy słowa namaszczenia i mamy świadomość tego, że chcemy być namaszczeni tą nauką po brzegi. Tą nauką, żeby jeszcze śmielej w tym namaszczeniu kroczyć. Nie mieć nic wspólnego z tym, co znajduje się poza obozem. Z tym, co znajduje się poza tym namiotem przybywania z Bogiem. Nic wspólnego, dlatego niech Bóg nam w tym dopomoże i dzięki Bogu za to, co nam daje. Naprawdę ogromne dzięki, ale On nam nas naprawdę uczy jednego też, świadomości, odpowiedzialności, bo rośniemy i dobrze by było, żebyśmy rośli i dobrze, szybko, żeby następni z nas korzystali jak najwięcej. Amen.